Bumbo live in a box behind house on hill. Bumbo have trash, Bumbo have coin, life good, Bumbo happy. That till Bumbo hear voice from above. That nice coin you have there, Bumbo. That not you coin, Bumbo yell, go away from it. Suddenly bad guy come and take coin. Then vanish down hole. Bumbo think fast, grab trash, jump down hole after coin. Monster try and stop Bumbo, but Bumbo's smart. Bumbo use trash and fist to fight them. Nothing stop Bumbo. Bumbo what? Coin. Witajcie wszyscy moi drodzy. To jest The Legend of Bumbo. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest ta gra, ani dlaczego w nią gram, generalnie została ona stworzona przez tego samego twórcę, który stworzył grę, w sumie dwie gry, The Binding of Isaac, które są jakby takiej dziwnej relacji ze mną, to znaczy ja je uwielbiam, one mnie nienawidzą, ale generalnie są naprawdę dobre, mają świetną ukrytą historię i po prostu jakby, jak to się po polsku, replayability, no że można w nie grać i grać i grać i po prostu w kółko, za każdym razem będziemy mieli coś innego, coś nowego, tak dalej. A to jest spin-off Isaaca, gdzie gramy jako Bumbo, jeden z przedmiotów jakby w oryginalnej grze, który po prostu zbierał pieniądze, im więcej pieniędzy zebrał, stawał się silniejszy. Tak więc to jest The Legend of Bumbo, Bumbo Want Coin. Jak widać to jest intra, generalnie chodzi o to, że Bumbo stracił swój pieniążek i poszedł go odzyskać, tak? I mamy też kilka postaci do wyboru. Mamy na początek Bumbo the Brave, który może po prostu walić ludzi na ryj z piąchy. Mamy Bumbo the Nimble, którego jeszcze nie odblokowaliśmy. Mamy Bumbo the Stout, którego też nie odblokowaliśmy. Bumbo the Weird, Bumbo the Dead i Bumbo the Empty. Generalnie wydaje mi się, że to będą nawiązania do postaci właśnie z Isaaca, czyli jest Bumbo the Brave, który jest takim jakby zwykłe staty po 3, Bumbo the Nimble, to, nie wiem, jakiś szybki, nie wiem, jakiś Kane czy coś, The Stout to nie wiem, The Weird to może być coś w stylu Blue Baby, czy tam 3 znaków zapytania, Bumbo the Dead, może Bumbo the Dead to będą 3 znaki zapytania, albo może to być The Lost, albo Bumbo the Empty to może być w sumie Lost, a to może być, nie wiem. W każdym razie wiem, że na pewno nie ogarniacie do końca, co ja mówię, postaram się to wyjaśnić jak najlepiej się da, ale no, nie obiecuję, że najlepiej mi się to uda, bo jestem dosyć fanem Isaaca, ale nie jestem jakimś wielkim fanem. To wcale nie tak, że mam wszystkie achievementy w obu grach. To zajęło zbyt wiele godzin, żeby je zdobyć. No, ale generalnie nagrałem na przykład challenge z Isaaca w zeszłym roku na święta. Jeśli chcecie go obejrzeć, to link macie tam u góry. Tak musiałem spojrzeć, czy dobrze pokazuje, czy źle. No i co? Zacznijmy jako Bumbo the Brave. I ogółem na czym polega ta gra? Wchodzimy do Sewer of Drops. Bo to nie jest taki dungeon crawler roguelike jakim był Isaac. Jest to bardziej taka puzzle game, gdzie musimy układać. Zaraz zobaczycie. W skrócie mamy tutaj u góry po lewej swoje życie, mamy tutaj hajs, mamy tutaj nasze statystyki, gdzie tym jakby tutaj zwykłym atakiem to jest to, ile my zadajemy obrażeń. Tutaj to jest puzzle damage, który przekłada się na to, ile obrażeń zadajemy używając tych wszystkich tutaj rzeczy na planszy. To jest nasze główne miejsce gry, o tym za chwilę.
Tutaj mamy ile ruchów możemy na tej planszy wykonać, tutaj mamy ilość many, a tutaj mamy nasze skille, których można używać, jakby płacąc za nie tą daną maną, tak? Ale generalnie mana to są kości, to jest kupa, to są smarki, zęby i mocz, szyny, siki, jakkolwiek wolicie to mówić. No ilość ruchów to już mówiłem, tutaj mogą się pojawiać kolejne nasze skille bądź przedmioty i tutaj chyba jeszcze jakieś trinkety czy coś, ale pewien nie jestem. Generalnie widziałem bardzo mało z tej gry, bo jakoś stwierdziłem, że nie będę sobie spoilerował. Wiem, że tam Macmillan, twórca gry, robił jakieś streamy stworzenia jej, ale no nie za bardzo. W sensie nie chciałem ich oglądać, bo nie chciałem wiedzieć o tej grze, tak? Jakby lubię sobie obejrzeć jakiś trailer, ale nie chcę mieć tak, że jakby wiem wszystko o grze, zanim zacznę w nią grać. Także przeszedłem tylko tutorial, więc wiem, że trzeba złączyć cztery takie same symbole w rzędzie lub w kolumnie i wtedy możemy tego użyć. Jeśli złączymy, na przykład tutaj widzę, no pierwsze z brzegu, cztery zęby, to zębami i kośćmi możemy atakować. No i teraz to są przeciwnicy, ci są akurat latający, możemy atakować tylko pierwszego w rzędzie, a jeśli jest jakby dwóch na pierwszym miejscu, to znaczy jest latający i jest na ziemi, to najpierw atakujemy latającego. No i oni mają swoje życie, sami się przemieszczają po planszy, no i mogą nas atakować, co jest straszne. Ten typ jest najbliżej, więc za jeden go zdejmę. Mamy też gotowego spela, którym możemy zmienić całą tą naszą tablicę, całe nasze puzzle. Tylko tutaj by się przydało coś zrobić, żeby zaatakować, a jeśli nie zaatakować w tej turze, to przynajmniej w następnej. A żeby to zrobić, to ja sobie mogę tutaj ustawić kości i to by było spoko. No, ustawimy sobie kości i skończymy turę, nie będziemy rerollować. Kurczę, wiecie co? W sumie to bym zrobił dwa ruchy, bo najpierw mogę zrobić tak i wyjaśnić wam, jak działają smarki. Smarki działają tak, że możemy zalepić jakiegoś przeciwnika i on przez jedną turę nie będzie się ruszał. Czy można też składać kombosy więcej? Jak widzicie, w kolumnie mieszczą nam się tylko cztery przedmioty. To pokazuje, co spadnie jakby nam w dół, kiedy wykrzyścimy daną kolumnę. Wiem, że chaotycznie to tłumaczę. Przepraszam. No i możemy ułożyć ich więcej. Jak na przykład mielibyśmy tutaj kupa, 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 no to jest 5 kup i one są silniejsze wtedy. Ja wiem, że głupio to brzmi, ale co zrobić, no taki był zamysł gry. Tak, więc kośćmi i zębami możemy atakować, więc zaatakujmy też. Cyk. Glutami z nosa możemy właśnie jakby stunować przeciwników na jedną turę, bądź więcej. I jeśli ułożymy kupy, to możemy postawić jakby taką barierę, która zablokuje damage w przypadku kolejnego ataku. A jeśli złączymy siki, to mamy kolejny ruch. Także czy ja coś jeszcze widzę, jakikolwiek potencjał w ogóle na tej, bo tak średnio szczerze. Dobra, spróbuję coś z tym zrobić, zawsze zrerollować można. Tak długo jak mamy manę, możemy tutaj używać tego wszystkiego. Ja generalnie chciałbym bardzo zabić tą muchę i użyć Bambo Smasha za 3 na tej musze stylu. Stylu. Muszę? Tak to się odmienia? Na tą muchę. Dobra, wiem, że tu mogę na przykład siki złączyć, co jest spoko i dostajemy combo kupy, więc możemy kupę tutaj położyć. Proszę, jakie to jest głupie. O, i właśnie, w przypadku generalnie kombosów i są też skille, które to robią, dostajemy taką gwiazdkę. I gwiazdka może służyć jako jakikolwiek bloczek. To znaczy, jeśli tutaj mamy na przykład dwa zęby i tutaj mamy gwiazdkę i tutaj mamy ząb, to ta gwiazdka liczy się jako ząb i nam zalicza cały rząd. No i może też wszystkie inne oznaczać, w zależności od tego, co chcemy ułożyć. Fajnie by było ułożyć te zęby, ale za bardzo chyba nie mam jak. Chyba trzeba zrerollować to, bo nic tu nie widzę użytecznego. Ja wiem, że pewnie z waszej perspektywy to wygląda inaczej, bo macie jakby czas, siedzicie, ja tu sobie gadam, a wy od godziny. No przecież ułóż te gówna!
ale no, ja nic teraz nie widzę i szczerze to jest bardzo, bardzo inaczej jakby wygląda, kiedy się gra, a kiedy się nagrywa, a kiedy się to ogląda. Boże, masakra, w ogóle nic tu nie ma. Nawet w górnym rzędzie nie ma żadnej kości. Coś strasznego. Dobra, ale mogłem zrobić to tak. Mam tu ułożone i mogę użyć kolejnych sików. Wtedy mi kość spadnie na sam dół, to niedobrze. To bardzo niedobrze. Kurczę, blade. Nie no, dobra, to jest jedyne sensowne wyjście. Możemy jeszcze teraz coś zrobić. Jest, dostaliśmy kość, zajebiście. No to kończymy ich w tej turze. Kończymy ich w tej turze, patrzcie to. Jeden damage w tego i mamy 8 kości, czyli możemy dwa razy użyć Bamboo Smash, co rozwala tę muchę. Ona jest wybuchową muchą, to tyle zdążyłem ogarnąć. Ona jest wybuchową muchą i jeśli umrze będąc w pierwszym rzędzie, to i tak dostaniemy na ryj, bo ona wybucha. No i tak oto przeszliśmy pierwszy pokój. I po każdym pokoju, zazwyczaj, nie po każdym pokoju, ale zazwyczaj po pokoju dostajemy wybór kolejnego itemu, kolejnego skilla jakby. I mamy... tutaj możemy za pomocą dwóch glutów uniknąć status effect. Nie wiem, jakie są efekty statusu w tej grze. Jeszcze się z nimi nie spotkałem, więc chyba tego nie weźmiemy, a to jest reroll the next row tiles, czyli to mi przeładuje to, co jest jakby do góry. Te wszystkie chyba, które mają spaść, weźmy to, bo jeszcze żadnego statusu nigdy w życiu nie miałem. O Jezu, ile ich tu jest. Aha, i cała nasza mana nam się resetuje po każdym pokoju, także generalnie zużywajmy ją do końca. Żeby było to jakoś optymalnie. Dobra, aha, jeszcze serduszka, serduszek nie wytłumaczyłem. Serduszka, oczywiście jeśli złożymy 4, to nam odnawiają serduszko, no, proste. Jest też coś, co się nazywa Curse. Klątwa, ale nie mam bladego pojęcia, co to robi. Naprawdę, nie mam w ogóle no freaking idea. Dobra, ale co możemy zrobić? Możemy tutaj sobie zęby zrobić i możemy już jakiegoś kolegę tutaj strzaskać. Dobra, zróbmy zęby. Zębami, dobra, ten typ jest tutaj z przodu. Muchę czy tego gówniaka? Dobra, gówniaka. Coś tam co za różnica. Czy ja tu coś jeszcze będę mógł... Mogę kości zrobić w następnej turze, dobra, zajebiście. No nie, jeszcze nic nie robią. O! Ten wykrzyknik w tamtym pokoju chyba nie mieliśmy okazji tego w ogóle pokazać. Ten wykrzyknik oznacza, że wróg nas zaatakuje. A co oznacza, jeśli atakuje z takiego daleka, to oznacza, że jest dystansowym przeciwnikiem. A te chmury powodują, że jeśli zaatakujemy jakby przez tę chmurę, to ona nas zaatakuje, niestety. Więc tych dwóch typów nie możemy zaatakować w tej rundzie. Co... Znaczy możemy, ale sami dostaniemy trochę na twarz. Generalnie, kurczę... Ja tu chciałem zrobić te kości, ale... Ale no muszę się zablokować, nie? Więc zróbmy kupę. Zróbmy kupę. I możemy użyć tego. I teraz, ej, zaraz, ja tutaj mogę użyć sików, co mi da ruch. I teraz mogę użyć kości i bang, patrzcie to. Teraz mogę zrobić tak. I cyk, damage. I w sumie mogę użyć Bamboo Smasha, żeby zabić tego typa, który chce mnie zaatakować. To może być spoko. Będę się zasłoniłem już tą kupą, ale... Ale jest okej. Dobra. No Jezu, ci zrespili te gówna. No, ale chmury znikają po jednej turze, więc nie jest najgorzej. O, sorry, coś miałem wokół. Generalnie dopiero co się obudziłem i pierwsze co robię, to nagrywam tę grę, także sorry, jeśli jestem trochę nieogarnięty. Cholera, no czy dałoby się znowu te kości zrobić? Byłoby bardzo fajnie kości zrobić. O, możemy nawet combo zrobić, patrzcie to. Oj, ale to zjebałem. Ale to zjebałem, bo chciałem zrobić, patrzcie, cyk, tu mamy 4, tu mamy 4. Fuck.
Dobra. Kości by się bardziej opłacało, bo kości nam dają do bombu smasha, ale... Ale no cóż. Dobra, to kości mi w następnej turze po prostu. No i jak widzicie, jakby oni są mniej więcej w tym samym miejscu, to najpierw atakujemy tego do góry. Dobra, no nic nie mogę zrobić, ale nikt mnie nie atakuje, więc nie jest źle. No i teraz ci się zasłonili. Dobra, tego zablokuję, muszę tego załatwić. No w sensie mogę te kosteczki ustawić tak jak chciałem. Tak jak chciałem. No, ustawiamy cztery kości. Tutaj cyk, kolegi nie ma. Bo jakieś pięta nie ma klienta. Mamy spell ready. Nie jestem pewien, czy to... Sprawdźmy, czy to działa tak, jak ja myślę, jak działa. Tak, to działa tak samo, jak myślałem. To w sumie nie jest takie dobre. To w sumie nie jest takie dobre. Kurde, kości nie ułożę. No mam Bambo Smasha, ale w sumie to nie chcę go używać teraz. Dobra, ustawię sobie pod kości na następną turę. Wiem, że spele mam ready, ale chyba nie chcę nic z nimi robić. Nie, nie chcę. Nie chcę, bo Bambo Smasha chcę zużyć na tych, co mają po 4 HP. O Jezu, zapomniałem. Oni będą respić kolejnych. Dobra, muszę jednak się szybko z nimi uporać jakoś. Dobra, cyk i cyk, cztery kości. Załatwiamy jednego pana. I Bambo Smash w drugiego. I... Kurde, to tyle. Mam jeszcze jednego, ale... Dobra, może się pozbądźmy po prostu tego jednego, bo... Będzie mnie denerwował. Dobra, koniec tury. Ten mnie tu zaatakuje, trzeba by z nim coś zrobić. Mogę go zakleić w sumie. Kurde, jest się serduszka, dużo. Fuck. Mogę tu w dół i mogę mu zalepić mordę, żeby mnie nie atakował. To jest spoko. I teraz mogę zrobić tak. O! Kombo, nawet nie zauważyłem tych glutów. Kurde, nie mogę wymienić jakby. Dobra, to tego zaglutujemy na dwie tury. Tego zabijemy. Ten kurde teraz zrespi. Tego gówniaka. Nie fajnie, nie fajnie. Dobra. Jakoś sobie poradzimy, nie? Mogę serduszka w sumie zrobić, ale nie wiem po co. Mam full HP. Dobrze mi idzie, że mam full HP, słuchajcie. Coś jest mocno nie tak. No bo już nie mam co zrobić na tym. Szkoda tych serduszek, ale już nie mam absolutnie co zrobić. Tutaj też nie mam co zrobić. Nawet gówna nie ułożę. Co jest? Halo, gro. Jeszcze raz. Dobra, tu gówno bym ułożył. Ale przydałoby się zaatakować. Ja pierdzielę. Ale masakra. No nic, dobra, mogę się tylko obronić chyba. Chociaż nie, mogę tu mokszu użyć, może to mi coś da. Nie za bardzo mi to coś dało. Czekajcie. Tu. Mogę tu dać kupę. Cyk. Nie mogę sobie kupę tu postawić, bo ten mnie nadal chce atakować. Mogę tu, nie ma żadnego zęba. To mi się nie podoba. Mogę tu zakleić drugiego kolegę też. I cyk. No i chyba tyle. Chyba tyle. W ogóle mi się nie podoba to ta. Ale dobra, będę mógł kości zrobić w następnej turze. Jak zrobię kości w następnej turze, to już chyba będę mógł wreszcie coś zrobić. Bo zrobię cyk. I zrobię cyk. O, też walnąć tego typa po prostu. Ale nie no. Play it smart. Play it smart.
That wasn't very smart. Okej, dobra, widzę. Tutaj możemy. Atakujemy tego typiarza. Bambo smash. Tego grubasa. I koniec tury, I guess. Koniec tury. Gówniana jest ta... Ta... Ja pierdzielę, masakra totalna. O, odsłonił się. Dobra, walić ten damage już chyba nawet. Walić ten damage, co nie wiem, muszę go załatwić. I mogę w trzech ruchach się wyleczyć. No, to jest worth it. Właśnie to, Bambo Smash, pyk, chmura nas atakuje. Pół serduszka. I teraz się ustawiamy, żeby użyć tych serduszek. No. Cyk. Aha, jeszcze gówno mi się udało zrobić, nawet nie patrzyłem. Cyk. I... Cyk. Nie będziemy mieli w ogóle tyle, że szok. Ten nam nic nie zrobi. Więc ja sobie serduszko. Cyk. A jeszcze siku. Właśnie mamy, co tu mamy? Mamy gluta. Można typa zaglutować. Mamy jeszcze jeden ruch, więc możemy ustawić sobie kość do następnej tury. I w następnej turze koniec. Dobra. Pyk, zajebiście poszło. W końcu się udało. Trochę się tu nasiedziałem, ale... Ale no, dawać hajs. Nie wiem, czy ten hajs w ogóle mogę wydać na razie. Nie spotkałem się jeszcze. Dobra, co tu mamy? Mamy zęby na start. No i to jest dobry start. Prawda, kości byłyby lepszym startem, ale... Ale no... Ale kości nie ułożę, bo w tym rzędzie w ogóle nie mam. No ułożę, ej. Mogę zrobić tak i... No i łejery. Nawet nie patrzę w ogóle na te tablice. Co tu się dzieje, patrzcie. Raz, cyk. I dwa. Cyk. I Bambo Smash. Cyk. No i patrzcie to. I wrogów nie ma, i wrogów nie ma. Bambo jak chce coina, to dostanie coina, nieważne jakie przeciwności losu staną mu na drodze. If Bambo wants coin, Bambo gets coin. Co ja zrobiłem za combo, nawet nie patrząc? Dobra, gówno, kość, gówno mogłem tu postawić, ale generalnie teraz załatwiam tego typa z Bambo Smasha, więc go nie ma. I jeszcze, co jeszcze robię? Co jeszcze robię? To jest bardzo dobre pytanie. Glutuję typa jeszcze. Dobra, no z jednym dipem to już sobie poradzimy. Mogę go zaglutować na śmierć totalnie. No jak się, no nie mogę, ale... You get it. O! I będziemy mieli 5 kości na następną turę. Załatwimy typa yellow. Bambo. Yeah. No i git. Mamy kolejny hajs, mamy kolejny damage and life gain. Gain green mana. Green mana to są smarki, których do niczego nie używam. Czyli plus jeden damage i leczenie. Zajebista opcja. I mamy pierwszego bossa, Bambo versus The Duke. Deflate him to hit harder. Co? Strzelam, że to był jakiś protip, którego stwierdziłem, że mam gdzieś. O Jezu, co to jest? A life gain to znaczy, że tu mi dodać? Czy dopiero jak dostanę, jakby to mi zwróci? Pytania, na które odpowiedzi nie znam. Dobra, no z kości nic nie zrobię, więc mogę go zaglutować na jedną turę. Mogę go spróbować zaglutować przynajmniej, w następnej turze mamy zęby. Dobra, i on teraz nic nie zrobi, nie? Czy zrobi? On ma dwa ruchy, czyli może coś zrobi chyba. No, rozglutował się i zrespił te dwa małe gówna. Dobra, co ja tutaj mam? Kości nie, aha, mówiłem, że mam zęby, dobra, spoko. O, i to się ułożyło do kości ładnie nawet. No potem. Dobra, walimy bossa na mordę, co się będę.
Czy ja chcę rerollować? Nie, bo mam kości na następną turę. Nie zgid. Co? Aha, bo ma dwa ruchy, więc zadeklarował atak i zaatakował. Fucking serious, bro. Dobra, psiki. Kości. 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 Bambo smash. Dobra, i koniec, I guess. Ja chcę zrerollować. Nie, bo mam zęby na następną turę, więc dobrze jest. No kurde, serio. Aha, jeszcze muszę użyć tych zębów na tego. Kurde, boss to nie takie łatwe, co? Ja mówię, tu cyk, tu bambo smash, zajebiście. A tu dupa. On mnie zaatakuje od razu znowu. Cholera, muszę tu ustawić jakąś kupę, czy coś. Albo bambo smashować go. Póki można. Może go zaglutuję po prostu, w ten sposób nie zaatakuje na pewno. Teraz zaglutuję go. Zaglutuję go. Użyję tego. Tak, mamy 4, czyli mamy 4 ataku teraz. I teraz na mordę. Wziął mu tylko 2? Aha, bo już trzeba go... Aaaa, deflate to hit harder. I jeśli go uderzymy, to on się robi mniejszy. Jak jest mniejszy, to dostaje więcej na ryj. Czaje. Dobra, koniec tury. Dobra, zrobił się tylko większy i się odglutował. A co ja potrzebuję? Mogę użyć kości. Mogę użyć kości. Za pomocą kości załatwić tego typiarza. 2? A to mi dało plus damage wszystkiego, zajebiście. Dobra, on ma 4, no mogę go walnąć, nie? Przynajmniej jedną turę zużyję na zwiększenie się, co mi da tyle, że nie zaatakuję w tej turze, no. I teraz mogę złożyć sobie kupę. Kupę gówna. I mogę sobie postawić kupę i on mnie nie zaatakuje. Mamy też spell ready, którego nie potrzebuję. Mamy jeden ruch i jakoś tego nie widzę. O, dobra, reroll. Nadal tego nie widzę. Nawet jeszcze gorzej to widzę, szczerze. Dobra, ustawmy zęby pod następną turę. Koniec tury. On strzeli teraz w gówno i zrobi się większy. Dobra. I teraz tak, zęby na pewno, żeby zaatakować. Zęby, żeby zaatakować. Cyk, zrobi sobie przejście tutaj. Psiki mi coś dadzą. No te na pewno nie, ale te możemy spróbować zawsze, co nie? To nam da kości na następną turę, tylko że w ciągu tej tury może nas zaatakować. I pewnie to zrobi. No ale nie mam innej opcji w tym momencie, nie? No nie mam. No nie mam, koniec tury. O nie, zrespił i przygotowuje się do ataku, dobra. No to jest twój koniec, typie. Cyk, wejdzie jeden z tego. Bambo smash, cię nie ma. Bang. O, a much nie muszę? Dobra, much nie muszę, fajnie. No i pierwszy boss pokonany, kurde, tak to się robi, słuchajcie. Tak to się robi. Bumbo have coin. O, totalnie jak w Isaacu. Zawsze po przejściu gry dostajemy. Nie wyglądało jak długi tyłek. O nie. With no thinking, Bumbo bash open scary box. What is another Bumbo? And a twist. Bumbo the nimble.
Bumble the Nimble Unlocked. Dobra, słuchajcie, no czyli tak się odblokowuje postaci. Zresztą pod postaciami było napisane. Odblokowaliśmy Bumble the Nimble, Forlorn Hollow. Czy to jest jakaś miejscówka? No i cyk, no i dziękuję bardzo, przeszliśmy grę za pierwszym razem. Wiem, że gra już miała od premiery jakiś update, bo coś tam było nie tak, czy że była za trudna, czy coś takiego. Generalnie nie wiem, no bo gram dopiero dzisiaj, to jest tam jakaś wersja 1.03 chyba, czy coś takiego, nie pamiętam. Czekajcie, w menu jest napisane, więc zaraz jak tutaj przelecą podziękowania, NU Bumble, ksakso. Dobra, loading. Czy w menu będzie napisane? W menu jest napisane 1.02. Sorry, musiałem spojrzeć, bo tutaj mam jakby w prawym dolnym rogu znacznik, gdzie mi się nagrywa. Dobrze, moi drodzy, w takim razie dziękuję wam za oglądanie. Dajcie znać, jeśli chcielibyście więcej legendy Bumble, albo Isaaca, albo co tam chcecie, napiszcie w komentarzu. Jeśli macie jakiś pomysł na inną serię, albo jeśli chcecie tego więcej. Spokojnie, Xenoside z Undertale'a niedługo znów będzie na kanale. Już kolejny odcinek po prostu. A po prostu teraz, ja zapomniałem, że ta gra wychodzi już teraz i mówię, a nagram, to na pewno będzie dobre. I w sumie mi się podoba, to jest takie bardziej, w sensie czasami jest frustrujące, kiedy nie możemy, ja się bawię tym krzebieniem, jak jestem łysy. Kiedy nie możemy znaleźć jakiegoś danego tam, no, rzędu czterech, tak? I tak siedzimy, i tak reroll, 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 ale nic nie ma. No ale co, no ale generalnie takie te gry są i to jest w sumie bardziej odprężająca gierka na pewno niż Isaac, gdzie cały czas trzeba latać tu wszędzie, kule latają, coś tam ci nad głową, tu jakieś pięści latają też, coś. To jest taka bardziej strategiczna, taka w sumie trochę taka turówka, można by rzec. Ale nie, mi się bardzo podoba, dajcie znać. Co sądzicie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, suba, a ja się zmywam. Na razie, cześć, yo, i wiecie co robić tam na dole, bye bye.